Dwa słowa, chociaż ja to mam zawsze kłopot mówić do ludzi, którzy żyją Ewangelią, co spotykają się co miesiąc, bo w koło Macieju mówimy w Kościele o tym samym. Zwłaszcza w tym roku, kiedy Ojciec Święty Franciszek zrobił nam ten prezent i ogłosił wielkim jubileuszem miłosierdzia. I czasami możemy mieć już znużenie, że nic tylko miłosierdzie, 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 miłosierni i miłosierni. Natomiast to jest chyba rzecz naprawdę konieczna, bo ludzkie serce jest twarde, ludzkie serce jest niesamowicie oporne. I właśnie ten największy opór naszego serca, który się w nas pojawia i który Słowo Boże nieustannie zwalcza, to jest właśnie odwrócenie porządku istnienia. Myśmy się urodzili egoistami. Urodziliśmy się i jesteśmy przyzwyczajeni do ochrony samych siebie, do troski o samych siebie. Dlatego kiedy Słowo Boże zaczyna do nas przemawiać, jako wzór miłowania bliźniego daje nam miłość własną, bo nie ma silniejszej. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Bo to, że miłujemy samych siebie, nie ma wątpliwości. Mamy to we krwi. Przekleństwo grzechu na tym polega, że jesteśmy skupieni na nas samych, że od razu odczuwamy, że jesteśmy głodni, że jest nam zimno, że czegoś potrzebujemy, że mamy jakiś smutek w sercu, jakąś troskę i pierwsza myśl, co zrobić, żeby sobie z tym poradzić. Jak to rozwiązać? I na głowie stajemy i tysiące rzeczy robimy, żeby nam było lepiej, żeby jakoś sobie pomóc. I kiedy Słowo Boże do nas przychodzi, próbuje wykorzystać to, co zostało już, to, co zastaje w danej obecności i mówi, spróbuj tak miłować bliźniego. Że tak jak miłujesz samego siebie, tak jak tylko kiedy czujesz, że zaczęło burczeć w brzuchu i już szukasz lodówki, tak pomyśl o bliźnim. Zobacz, czy on nie jest głodny i zareaguj dokładnie tak samo, szybko i błyskawicznie. I właściwie cały wysiłek Słowa Bożego do tego właśnie zmierza, żeby nas odmienić, żeby odmienić to myślenie. I chrześcijaństwo zaczyna się właśnie od bardzo mocnego, zdumiewająco mocnego, bo to aż przechodzi ludzkie pojęcie, jak to głośno zostało powiedziane, krzyku Boga, że właśnie mamy żyć odwrotnie, że mamy myśleć nie o sobie, ale o drugim, że mamy być dobrzy po prostu dla innych, a nie dla samych siebie, że to jest droga do zbawienia. Bo jest jakiś paradoks w tym, że miłość własna nigdy nas nie zaspokoi, bo to nawet widać przy jedzeniu. Jeżeli ja sobie sam ugotuję i zrobię, to nie jest to samo, kiedy ktoś mnie zaprosi w gości. Nawet jeżeli mniej zjem, nawet jeżeli nie zjem tak dobrze, nawet jeżeli nie według mojego upodobania, to że to jest darm, to jest zupełnie co innego. Jeżeli chciałbym mieć piękne kwiaty w mieszkaniu, pójdę do kwiaciarni, wybiorę co bym chciał, to nie jest to samo, jak wtedy, kiedy mąż wróci z pracy z wiązanką kwiatów. Nie te, trochę zwiędłe, tam już płatki opadają, ale jakie to piękne, jakie to miłe. I się suszy takie kwiaty, żeby nawet suche cały czas nasycały duszę, nasycały wnętrze, bo to nas nasyca. Przyjmowanie daru, nie troska o samego siebie. I Bóg, żeby nas uratować, musiał odmienić ten nasz sposób myślenia. Oczywiście byłoby idealnie, gdybyśmy wszyscy naraz zaczęli troszczyć się o siebie nawzajem. Gdyby każdy drugiemu dał to, czego potrzebuje. Ale takiej drogi Bóg nam nie wybrał, tylko powołał nas jako tych, którzy mają być pierwsi. I to jeszcze z nami, to jeszcze pal 6, ale wyobraźcie sobie Jezusa Chrystusa, który był sam jedyny tak myślący w swoim czasie. Pamiętacie ten moment, kiedy na ostatniej wieczerzy rozmawiał z apostołami? Kiedy Piotr mówi, pójdę za tobą wszędzie, tam gdzie ty pójdziesz. I ten smutek Jezusa, jaki to jest dramat, jaka to jest samotność, że ty teraz tam nie możesz pójść. Nie możesz. Że Jezus wiedział, że jest sam jeden, że nikt go nie zrozumie. Że to, co on chce zrobić, to jest zwykłe szaleństwo. Że to, co on chce zrobić, to dla wielu będzie zgorszeniem, a dla innych będzie głupotą. Obiecał jednak, ale potem pójdziesz. I rzeczywiście żyjemy już po wielu, wielu latach od tego dnia. I Jezus już nie jest sam. Jest pierworodnym między wielu braćmi. Już Jego Duch się rozlał na setki, na tysiące, na miliony osób w historii świata.
Już teraz jego dzieło cieszy się szacunkiem, już widać jego owoce. Widzimy, jakie dobro wypłynęło, jak świat się zmienił, jak świat się zmienia, jak wzrasta wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, jak obcy już nie jest obcy, jak teraz nawet gdzieś na Haiti będzie trzęsienie ziemi, to już czujemy, że to nasi bracia cierpią. Jest to poruszenie, żeby pomagać. Ale kiedy on to robił, był całkowicie sam. I dlatego na Jezusie koncentruje się cała nasza uwaga jako na tym, który ukazał nam właśnie Słowo Boga. I właściwie to wszystko, co nazywamy miłosierdziem i to wszystko, co nazywamy faktycznie życiem chrześcijańskim, jest po prostu realizacją Słowa Bożego. Słowo Boga to jest ład, który Bóg zaplanował dla świata. Słowo Boga to jest projekt, według którego On uczynił wszystko, co istnieje i według którego On ukształtował człowieka. I to Słowo, mimo że ono początkowo rozbija się na wiele, bo Bóg wielokrotnie przemawiał na różne sposoby do ludzi, właśnie przez proroków, przez prawo mojżeszowe, zaczynał od tego przykazania miłuj bliźniego jak siebie samego. Na różne sposoby próbował docierać do człowieka. Dlatego mamy wrażenie, że tych słów jest wiele. Otwieramy Pismo Święte i tam księgę obok księgi. Taki styl, taki gatunek. Wiecie, rozważacie, studiujecie, zagłębiacie się w Słowo Boże. Ile tych słów tam jest? Ile różnego rodzaju pouczeń? Tak, żeby różne sytuacje naszego życia jakoś oświecić, wyjaśnić, dotknąć. Ale ostatecznie Słowo Boże jest czymś całkowicie prostym. Ono nie jest wielorakie, ale ono jest jedno. I dlatego, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, Bóg przemawiał wielokrotnie i na różne sposoby, ale ostatecznie przemówił do nas przez Syna, że tym jedynym Słowem Boga, które zabrzmiało i które ukazało nam Bożą wolę, to jest Jezus z Nazaretu. To już nie jest Słowo, jak do tej pory to rozumieliśmy, czyli słowo ludzkie, gdzieś tam spisane, jakaś wypowiedź z wstępem, rozwinięciem, argumentacją, pytaniami retorycznymi, jakimiś zabiegami, tak żeby ludzki umysł oświecić, ludzkie serce pociągnąć, ale to słowo stało się ciałem. To słowo przekracza falę dźwiękową i jakieś tam informacje przekazywaną z ust serca do serca, z głowy do głowy, jak zwał, tak zwał, ale stało się człowiekiem, Jezusem z Nazaretu. I co ważne, kiedy patrzymy na to, jak Ewangelia odkrywa Jezusa, to bardzo silnie wiąże Słowo Boga z życiem. Pamiętacie prorok Ewangelii Jana, nie? Na początku było Słowo. I Słowo jest życiem. Ono było życiem ludzi. I to jest sprawa zupełnie fundamentalna dla tego ukazywania się Słowa Bożego. Jeżeli zaczęliśmy od tego, że rodzimy się egoistami, jeżeli rodzimy się egoistami, to znaczy, że jeszcze nie ma w nas w pełni Słowa Bożego. A jeżeli nie ma w nas w pełni Słowa Bożego, to nie ma w nas życia. Bo to Słowo jest życiem. Jest taki fragment w liście świętego Jana, który mnie nieustannie zachwyca. Bardzo proste zdanie. Zachęcam, żeby je sobie wyryć naprawdę głęboko w pamięci i głęboko w sercu. Jan mówi wprost, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo umiłowaliśmy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Że to nie jest życie. Tak jak to właśnie te proste przykłady, to nie jest życie zrobić sobie, ugotować, zjeść, nasycić się. To nie jest życie zasiać sobie piękny ogród kwiatów i robić, co się chce. To nie jest życie zbudować sobie wielki dom, zasobny portfel i robić, co się chce. Życie jest wtedy, kiedy ogród jest pełen dzieci, kiedy się zaprasza obcych, wchodźcie, bierzcie, jedzcie. To jest moje ciało, to jest moja krew, bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie. Życie jest wtedy, kiedy się żyje dla drugiego, kiedy się wszystko oddaje. I mimo, że jak zaczynamy w tym funkcjonować, pojawia się cień śmierci, pojawia się trud, pojawia się strata, pojawia się wyrzeczenie, pojawia się niejednokrotnie ubóstwo, rozdaj ubogim wszystko, co posiadasz i chodź za mną. Pojawia się właśnie ten ból niejednokrotnie straty, to ja tyle daję, a co ja z tego mam, a co ja z tego będę miał. Tak jak w życiu Jezusa pojawił się cień śmierci i to wcale nie taki mały. Ta ciemność, która go ogarnęła, była potężna. Zdrada najbliższych, wyparcie się Piotra,
pocałunek zdradziecki Judasza krew człowieka zalewa. Nikt z nas nie byłby zdolny trwać w dobroci w takiej sytuacji. Kiedy przychodzi Judasz i całuje w twarz, wiedząc, że to jest znak, żeby pojmać, zaaresztować, wepchnąć do więzienia i fałszywie oskarżyć i doprowadzić do śmierci. Kiedy Piłat cynicznie umywa ręce, kiedy arcykapłan z troski o naród mówi, musisz zginąć, chociaż właściwie jesteś niewinny. I Jezus doświadczył tej ciemności, doświadczył tego bólu, tej śmierci, która się pojawia na początku, kiedy człowiek zaczyna kochać. Bo kiedy się nauczyliśmy tego egoizmu i trochę w nas wygasło Boże życie, ono nie zostało doszczętnie zniszczone. Na tym polega nasza aktualna sytuacja, że my czujemy, że powinniśmy żyć w darze, ale nie mamy odwagi żyć całkowicie. I dlatego przyzwyczailiśmy się do najbezpieczniejszej drogi, którą jest miara za miarę. Czyli ja dam, ale ty mi dasz. I w pewnym sensie jest to zaspokojenie tego projektu Bożego, bo żyjemy dla drugiego, ale nie do końca, ale nie w taki sposób, który nas naprawdę zbawi, uratuje, przywróci nam pokój. I my wybieramy sobie, dobieramy sobie tych, dla których jesteśmy dobrzy, bo wiemy, że oni też będą dla nas dobrzy. Czyli chcemy wejść w logikę Bożego Słowa, w logikę Bożego życia, ale z uniknięciem cienia śmierci. Z uniknięciem straty, tak żeby już stworzyć niejako niebo własnymi siłami, żeby naśladować Boga, bo w Bogu tak jest. Jak Bóg daje wszystko synowi, to syn nie jest wyrodnym synem, że jak ojciec coś, czegoś potrzebuje, to jestem zajęty. Syn też wszystko oddaje ojcu. W Bogu jest wzajemność. I my ją próbujemy skroić na naszą miarę tutaj, dlatego sobie dobieramy, kto jest wart miłowania i w kogo warto zainwestować, komu warto coś dać, a kogo nie chcemy, od kogo się trzeba trzymać z daleka. I niby próbujemy naśladować Boga, ale ostatecznie to jest przekleństwo, bo zamykamy nasze serce, bo nie żyjemy rzeczywiście Słowem Boga. I trochę tam życia jest, ale to nie jest życie w obfitości. Bo trochę tam poddania Bożemu Słowu jest, ale to nie jest poddanie totalne i całkowite. I kiedy przychodzi Jezus, On przychodzi właśnie po to, żeby dać nam możliwość życia w całkowitym zaufaniu i poddaniu Słowu Bożemu. I żeby to zrobić, On nie tylko powiedział, bo Jego Słowo, Jego nauczanie było ewidentnie, było jasnym powiedzeniem dokładnie tego. Kiedy czytamy Ewangelię, oczywiście tam jest wiele nauk, wiele różnych obrazów, przypowieści o Królestwie i tak dalej. Ale wiecie, że tym nauczaniem konstytucyjnym o Królestwie Bożym i dla Kościoła jest kazanie na górze. I ono się sprowadza właściwie do jednego przekazu. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny. Bądźcie dobrzy, jak Bóg jest dobry. Czyli nie według ludzkiej miary, miara za miarę, dobry dla dobrych, a dla złych zły, ale tak jak Bóg, który jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Jezus daje bardzo prosty przykład. Jeżeli Bóg jest stwórcą, to czy źli ludzie mają mniej stworzenia niż dobrzy? To czy ci, którzy dziękują Bogu, którzy się modlą, którzy Go kochają, którzy Mu odpłacają, mają lepsze warunki życia na tym świecie? Mają więcej słońca, kiedy potrzeba, mniej deszczu na jesieni, że nad nami chmury się rozpogadzają, a nad grzesznikami ciemno, zimno, mroczno i tak dalej. Bóg nie robi różnicy. Jak daje słońce sprawiedliwym i niesprawiedliwym, jak daje deszcz niewdzięcznym i złym, tak samo jak wdzięcznym i dobrym. I to jest Jego sposób istnienia, to jest Jego prawo, to jest On sam, On taki jest. I Jezus mówi też taki bądź. Bądźcie właśnie miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny. I gdyby tego nie zrobił, to byśmy Jego nauczanie włożyli między bajki, bo samo Słowo by nas nie przekonało, bo On to mówił, 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 ale doskonale wiedział, że pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, to Duch Boży nie przyjdzie do was. Jeżeli ja tego nie zrobię, jeżeli ja wam nie pokażę drogi, to nie pójdziecie za mną. I to jest ten moment, kiedy mówi do Piotra. Piotr kochał to, co Jezus mu proponował. On przylgnął do tego całym sercem. Ty masz słowa życia wiecznego. On to zrozumiał.
pójdę za Tobą wszędzie. Ale Jezus wiedział, że musi się coś więcej wydarzyć, że samo słowo nie wystarczy. Później pójdziesz, ale nie teraz. I to później to jest moment śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jezus nie tylko to powiedział, ale On to zrobił. On wszedł w śmierć, oddał swoje życie. Już nie tylko oddał swój majątek, swój czas, swoje zdrowie, ale On oddał życie. Chcecie, to mnie nawet zabijcie, i tak będę dobry. Chcecie, to mnie oskarżcie, zniszczcie moje dobre imię, zabierzcie moją szatę, oskarżcie mnie fałszywie przed fałszywym sądem, możecie mnie biczować, możecie mnie opluwać, możecie mnie podeptać, możecie mną wzgardzić, nie odpłacę. Nie będę grał według waszych zasad. Nie odpowiem złem za zło. Nie będę miłował według ludzkiej logiki. Będę dobry jak Ojciec. Do końca była nadzieja, że może jednak Ojciec go weźmie w obronę. Zejdź z krzyża i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy tak nie wierzyli, że to się dokonało, że już w drugim czy w trzecim wieku pojawiły się Ewangelie, że to się tylko tak zdawało, to był taki fantom. Tam się okazało, że kogoś podmienili. Muzułmanie do tej pory to głoszą. Że w całym tym zamieszaniu w ogrodzie Getsemani to kogoś innego wzięli, a Jezus został uratowany, bo Bóg nie może dopuścić takiej sytuacji. Ale dla chrześcijan to jest sprawa kluczowa, że On umarł, że On rzeczywiście stracił wszystko, że nic w Nim nie pozostało. I dopiero potem Bóg Go wybawił od śmierci. I właśnie wiara w to, że On żyje, że ukrzyżowany jest żywy cały czas. To jest baranek jakby zabity. To jest piękny obraz z Apokalipsy. Myślę, że jakiś biblista już wam to wyjaśniał. Pamiętacie tą wizję Jana, jak on tam widzi księgę zapieczętowaną na ręce Boga? Księga zapieczętowana to jest Boży plan zbawienia świata. No i Bóg mówi, kto to otworzy? Otwieramy, czytamy, realizujemy, zbawiamy ludzi. Już wszystko jest gotowe. I Jan patrzy, czy ktoś podchodzi. Nikt. Nikt się nie znalazł, żeby to otworzyć. I ja bardzo płakałem. Bo jeżeli sobie to wyobrazimy, co on zrozumiał, że tam było zapisane koniec głodu, koniec wojny w Syrii, koniec niesprawiedliwości, koniec krzywdy, zaprowadzenie sprawiedliwości na całym świecie, w każdym narodzie, w każdym pokoleniu. Otwórzcie tę księgę. I nikt się nie znalazł. I dopiero potem podszedł baranek jakby zabity. To jest greckie słowo, które jest ciężko przetłumaczyć, bo to jest baranek po ofierze, czyli z poderżniętym gardłem. To jest baranek, który już powinien leżeć martwy na ołtarzu, który już jest wykrwawiony. I on taki jest, ma poderżnięte gardło, krew już z niego wyciekła. I taki baranek podchodzi, bierze księgę i jest pełen życia. I to nam Jezus pokazał, że oddawanie życia jest życiem, że miłowanie drugiego jest życiem. Nawet jeżeli prowadzi do śmierci, ostatecznie prowadzi do zmartwychwstania. I jeżeli rzeczywiście przyjęliśmy Boże Słowo, jeżeli jesteśmy tymi, którzy usłyszeli Ewangelię, to automatycznie stajemy się miłosierni. Właściwie to jest to, co musimy sobie uzmysłowić, że głoszenie Ewangelii jest równoznaczne z miłowaniem nawet nieprzyjaciół, z tą troską o najbardziej potrzebujących, z szukaniem wręcz człowieka, który ma jakikolwiek brak, głód, strapienie, trudność, żeby pomóc, żeby dać samego siebie tak, jak potrafię. Czasami dużo, czasami mało, czasami tylko spojrzenie, czasami tylko słowo. Jeżeli przyjmujemy Boże Słowo, to nie tylko jako Ewangelię w naszej głowie, ale jako postawę życia, jako pewien sposób funkcjonowania. I dlatego, mówi Paweł, stajemy się nowym stworzeniem. Starczy, można by o tym godzinami, ale jeszcze mamy całe życie, żeby Ewangelię rozważać. Dzięki bardzo.